Szczęść Boże, coś wam powiem. Zawiedzeni i rozczarowani apostołowie snuli się bez celu. Jedyną nadzieją był powrót do tego, co znają i potrafią. Do łowienia ryb. Z tego wcześniej żyli, zanim Jezus powiedział do nich, pójdź za mną. Dzisiaj nie pamiętają o podziwie i zdumieniu, jakie wywarł na nich ten pierwszy połów, po którym zdecydowali się porzucić wszystko i pójść za Jezusem. Piotr, wracając do łowienia ryb, zapomniał o słowach i o swoim powołaniu. Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Jednak ta dzisiejsza praca nie przynosiła owoców. Puste sieci po całej nocy nie napawały optymizmem. Wszystko zmieniło się, kiedy Jezus stanął na brzegu jeziora. Bardzo ciekawe pytanie postawił święty Grzegorz Wielki. Dlaczego Pan Jezus, który przecież przed swoim zmartwychwstaniem chodził po falach morskich, teraz, kiedy zmartwychwstał, czeka na swoich uczniów na brzegu? Święty Grzegorz wyjaśnia, że morze jest symbolem doczesności. Fale i burze są obrazem naszego przemijania i tych różnych burz, które dzieją się w naszym życiu. Niestety mogą one nas pochłonąć i rozbić duchowo, co też przyniesie śmierć wieczną. Uczniowie wypłynęli na morze, bo jeszcze byli pochłonięci życiem, które podlega śmierci. A zmartwychwstały stoi na brzegu, bo już śmierci i przemijaniu nie podlega. Dzisiaj uczymy się, jak ważne jest posłuszeństwo. Całą noc nic nie złowili, ale na słowo Pana ponownie zarzucili sieci. Taki cud powtarza się codziennie. Jezus zna doskonale swoich uczniów. Wiedział, że oni muszą ochłonąć po tym wszystkim. Wrócili do Galilei, gdzie wszystko się zaczęło. Ten połów pokazuje, że słuchanie Jezusa wszystko zmienia. Samodzielne działanie mimo trudu nie przynosi owoców pracy. Dlatego nasz Pan daje apostołom wyraźnie do zrozumienia. Zacznijcie jeszcze raz. Wezwałem was przy połowie ryb i przy połowie wzywam was po raz kolejny. Daję wam szansę. Co więcej, podejmiecie tę przygodę mocniejsi. Tak powiedział papież Franciszek. Zaskakujące jest to, że uczniowie wypływają ponownie bez chwili zastanowienia. Było to postawienie wszystkiego na jedną kartę. Całej swojej reputacji. Przecież ten nieznajomy mówił im, rybakom, jak mają łowić. Mało tego, on kompletnie nie ma pojęcia o łowieniu ryb, bo przecież sieci zarzuca się nocą, a nie nad ranem. Jednak zaryzykowali i to się opłaciło. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Uczniowie są bogaci o doświadczenie, jakie nabyli przez te 3 lata. Krzyż był takim punktem kulminacyjnym tej nauki. Bez krzyża nie da się zrozumieć misji Jezusa. Bez zmartwychwstania nie da się pojąć krzyża. Golgota odkryła przed nimi ich słabości. Gdyby nie poznali swoich wad, gdyby nie poznali, jak bardzo potrzebują Boga, ciężko by było być apostołem. Gdy się zapisze odnoszącą się do złowionych ryb liczbę 153 literami hebrajskimi, to okaże się, że otrzymamy Kościół Miłości. Czyż nie po to Jezus umarł i zmartwychwstał, żeby zgromadzić nas właśnie w Kościół Miłości? Czy nie za wspólnotę, która ma się wspierać w chwilach słabości i zwątpienia? A dużo takich chwil mamy. Wspólnota pomaga nam rozpoznawać Jego przyjście. Słuchając słów z Ewangelii z wdzięcznością wobec Boga, doświadczamy nieustannie Jego obecności. Doświadczamy tego, czego doświadczyli apostołowie nad jeziorem. Doświadczamy tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi i zaczynamy patrzeć na życie właśnie z takiej perspektywy. Z Panem Bogiem.